Dominik Durnia dla Mamrock, ze mną jest Karol, Koko, Bruce Lee, Bedorf. Karol Bedorf. Już nie ma Koko. Nie. Bruce Lee? No może być, no. Absolutnie wszystko. Karol absolutnie wszystkim. Absolutnie wszystkim. Tak, Karol absolutnie wszystkim, Bedorf. Witam cię serdecznie na forum MMA. Powiedz, jak ci się podoba. Właśnie przyszedłeś, jak pierwsze wrażenie? Dopiero przyszedłem, jeszcze się nie rozejrzałem, ale robi wrażenie. A co robi największe wrażenie? No, te stoiska, to wszystko, kolory, ludzie. No, jestem w szoku, że w ogóle takie zainteresowanie jest tutaj, nie? No sporo tego rzeczywiście trzeba przyznać. Powiedz, czy... Stoisko Rukpaka też jest tak, że to jest w ogóle mega plus, nie? No, cieszymy się, że Rukpak jest. Tak, wszyscy cieszymy się, że wszyscy są. No im więcej film, to znaczy, że ciekawszy, bardziej zainteresowany, większe zainteresowanie MMA. Tak jest, szczególnie tych dobrych film, dużych firm i mocnych, nie? Także no super, zapraszamy wszystkich do współpracy oczywiście. A już jesteś może po jakichś rozmowach, jakiś nowy sponsor się szykuje? Tak. Tak, naprawdę? Tak, coś fajnego, ale no nie mogę tak mówić teraz, no wiadomo, z wiadomych przyczyn, ale niebawem to będzie ogłoszone. Jest jakiś taki element dzisiejszego programu, na który czekasz najbardziej, bo mamy naprawdę przepych, jeśli chodzi o jakieś ciekawe tutaj wydarzenia. Znaczy, ja muszę przyznać, że z przykrością muszę to wyznać, że nie mam zbyt wiele czasu. Ja jestem tutaj tylko jakieś półtorej do dwóch godzin i czeka na mnie cały mój sztab trenerski i my od razu lecimy w góry stąd. To przykre, bo wieczorem są Heraklesy, a nie ja wiem czy... Ja wiem, ale niestety nie będę mógł być osobiście na rozdaniu Heraklesu. Wyznaczyłem wspaniałego człowieka Wojsława Rysiewskiego, żeby odebrał to za mnie. Ale już wiesz, że dostaniesz? No proszę! Dobra, wytnij to. Nie, puścimy, no już ja to puszczę po tym, także no, no wytnij proszę. To. Wytnij to. Nie, no, jeżeli tak się zdarzy, że dostanę, że dostanę jakąś nagrodę, to wówczas odbierze za mnie to po prostu Wojsław Rysiewski. Jeżeli nie, no to nie. Natomiast mówię, no nie mogę zostać na całą ceremonię, no bo razem z całym moim sztabem rozpoczynamy okres pracy w górach. A jak I on już był wcześniej ustalony. Przypada na dzień dzisiejszy, no i tam dzisiaj się logujemy już. Czy to możemy w takim razie przypuszczać, że jakaś kolejna walka gdzieś tam w eterze? No coś tam się w powietrzu rodzi i no też nie mogę tutaj zdradzać wszystkich tajemnic kontraktowych. Natomiast no jeżeli jedziemy 2 kwietnia w góry, no to coś to musi oznaczać. No raczej 35 chyba nie, bo tam już jest aż pełno od gwiazd. Nie, tam już jest pełno. 36 ze zwycięzcą Róża Alpudzianowski, no ogłośmy to. Nie. Ja nie jestem matchmakerem. Nie wiem, słuchajcie, ja nie znam przeciwnika na moją kolejną walkę, ani też daty tak naprawdę. Nie mogę tutaj jakby za bardzo wychodzić poza szereg. Natomiast no mówię, no lecę, muszę rozpocząć ten okres, bo on już był gdzieś tam wcześniej ustalony i grzejemy, musimy pchać ten wóz dalej. A z kim się wybierasz w te góry? To lecisz z Ankosiakami? Znaczy to też, jest to mój sztab przygotowawczy, jest to Mateusz Gucman, specjalista od przygotowania fizycznego, jest Tomek Słodkiewicz, który od niedawna współpracuje z nami w dziedzinie dietetyki. Jedzie też Michał Andryszak, czyli jeden z moich głównych sparring partnerów, który też w czerwcu ma walkę i musi się do niej przygotować. No i zabieram też mojego kuzyna, który jest specjalistą w dziedzinie PR-u. Jakiegoś tam mediowego, no i jako, ja po prostu biorę go, żeby zobaczył, jak trenują prawdziwi faceci. Wczoraj z okazji Prima Aprilis pojawiło się kilka informacji o tym, że KSW i Ryzin podpisały umowę i zawalczysz z Fedorem. Czy przez chwilę miałeś nadzieję, że to nie jest żart, czy wiedziałeś znaczy, od początku? Znaczy, to nie jest Prima Aprilis, nie? To jakby... Aha, no to jest ta walka, cudownie. Może, nie wiem, zobaczymy. KSW, Japonia, Ryzin, czy w Polsce? W Japonii jeszcze nie byłem, także z chęcią bym się tam wybrał. A, czyli to nie jest, mamy jednak być uważni. Znaczy najfajniejszą opcją by była oczywiście walka tutaj na stadionie narodowym, gdzie teraz się znajdujemy, ale... Pojawiła się informacja, że 2017, połowa roku, jest szansa, że KSW się tu pojawi. No, bardzo duża szansa. Także szkoda, że w tym roku się tego nie udało dopiąć, no ale no, tak to czasami bywa, że nie wszystko idzie zgodnie z planem, ale myślę, że federacja tego nie odpuszcza i niebawem to będzie ogłoszone. Rozumiem, że celujesz w tę kartę. Tak, oczywiście, bardzo bym chciał zawalczyć na stadionie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie, w szczególności wszystkich forumowiczów z MMA Rocks. Ja również, bardzo na miło.